Dobra, zobaczymy jak to będzie. Ja też mam nadzieję, że zadziała. No, niestety. Kiedy może internet wyrzucać ludzie? Tak się zastanówmy. Kiedy oglądamy anime? Nie. Kiedy oglądamy filmy na YouTube? Nie. Kiedy nic nie robię na internecie? Nie. Akurat się zaczęliśmy grać w Luna. Tak. Jakie to przyjemne. Wiesz, to jest ten moment, kiedy cały, kiedy wyczuwasz tę moc wszechświata i wiesz, że jest przeciwko tobie. Ale tak szczerze, jakby wczoraj internet odpalił dobrze, to ile byśmy chyba? Chyba byśmy do 22, chyba byśmy grały na ML. To pewnie tak, pewnie byśmy po prostu do wycieńczenia własnego. No, znaczy ja przed 22 opadam już trochę z siłą. No. Ciekawe przez kogo? Ta głęka jest po prostu przeklęta. Tak. Okej, okay, dobra. Wiem, że zgodzisz się tylko na jeden oddział Shigaru, tu masz. Wiesz, nie chcę ci nic zjebać, bo jeszcze nie jestem jakąś pałgaczką. Standardowa taktyka? Tak, idziemy tak samo. Oni znowu zejdą z tej górki pewnie. A, czyli Mujin vs. Mujin. Tak, dla wszystkich oglądających informuję, że podchodzimy do tej bitwy trzeci raz, bo wysypywał się na truizie. To nie jest moją winą, tylko winą tego, że żyję, że po prostu mój laptop to jest ziemny. Mhm. Ja nie uzyłem komputera, to jest taki debilizm. Po co schodzić z tej górki? Ja wiem flankowanie i te sprawy, ale nawet jeśli, to miałby chroniony bok. I nie można byłoby go z tej strony flankować. No. A tym te błyka można byłoby też na nim bronić się i tak miałby lekką przewagę ten, no nie rozumiem tego. Jak ja się na tej kurce, to jest fajnie, bo wróg też najczęściej biegnie tak. Zaczyna bardzo pod górką, wiesz, ją omijać i można ładnie ostrzelać wroga. To trochę debil, man. Ja też ją kogoś szkalowało. No zawsze komputera. Skąd się znowu? Ja kiedyś to robiłem? Pamiętam. A zapomniałem, że nie mogę to bardzo przyspieszać, bo tobie komputer przestaje wyrabiać. I słuchaj, ty mnie próbujesz przekonać nagrywania na tym ziemniaku. No, słuchaj, ja przyjadę do ciebie, ogarnę ci kompa, będzie dobrze. Ale jakie game miałbym nagrywać? Chyba jakieś stare i chujowe z grafiką, żeby nie połapali, żeby nikt się nie połapał, że gram na najniższej. Stare gry też są dobre. O, Gotika byś nagrała. O Boże, ostatnio mi Gothic widział. Pamiętasz, jak chciałem nagrywać, specjalnie zagrać w Gothica, żeby ci tam powiedzieć, czego podpowiedzieć? I co się stało? 30 ofiar śmiertelnych, skasowany zapis. Znowu, ja nie mogę, jak on jest upośledzony. Czemu on się bani pod górką, powiedz mi? Nie wiem. Mnie nie pytaj. On jest wyjątkowy po prostu. Może jak ludzie są tchórzej, wiesz, co pod górkę, żeby mieli, wiesz, żeby nie uciekali. To ma sens. Nie, to nie ma sensu. Nie no, wiesz... Wystarczyłoby, żeby drugi oddział łuczników, wiesz, tak celował im po pleckach chyba ziemu. To się odwraca, dostaje strzałą, po sprawie. Patrz jak moralne rosną. A nie, tylko ja stosuję te nazistowskie metody. Jak komunistyczne w sumie, bo NKWD też było przecież. Komputer jest upośledzony. No ma trochę samo AI z tego co widzę. A chyba naspykamy ich on. Tak, on ma sporo tych samurajów z Yari. Ale samuraje z Yari są beznadziejni frontalnie atakując na Shigaru z Yari. W ogóle samuraje z Yari to taka bardzo bezużyteczna jednostka według mnie. No w sumie tak. Naginiaczarze są dobrzy, albo już katany, można też im bezdołać. No dać ci też jest całkiem spoko. Tak, niestety samuraj z Yari to jest taka... Taka jednostka w sumie nie wiadomo po co. Znaczy mają ten szybszy bieg. Niby i to jest jakiś tam ich walor, że potrafią szybciej się przemieścić. Ale... No kurde, ścierając się z biednymi Ashigaru, przegrywają. Ale... Oni nie mają tego? Oni chyba mają większy pamięć do walki z jazdą, no to wiesz, na skrzydłach, żeby nie flankowali, to można ich rzucić w sumie. Tak, ale to...
Wiesz, Ashigaru znaczy, jakby... Wiem, ale jakby byli po prostu tańsi, to wtedy można to robić, ale oni są, wiesz, skosztują praktycznie tyle, co zwykli Samaje, to się nie opłaca po prostu. Coś lepiej po prostu dwa oddziały, więcej Ashigaru wziąć, wiesz. No. Jak ci włóczników brakuje. A jak dość pomo, to już lepiej zainwestować w te katany albo naginaty. No chyba, że gra się datę i ma się zajebistych Samaje, to bierze się nadać. Dobra. Czyli nie mogą, nie mogą przejść chyba, żeby do nas, żeby nie wejdzie od ostrza łuczników. Dobra. Ja zrobię sobie dacie na boczek. I będę liczyła, że uderzą na twoje pierwsze te oddziały. Wtedy będę mogła po prostu ruszyć bokiem, myślę. No jeden oddział muszę bardzo kombinować. Nie, ja ich cofnęli, ale łucznicy wyśmieją się. Znaczy się, wycofują się. No mówię, oni zaraz tak zejdą, że ja będę na górce, a oni na dole. O nie, 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 już coś się tam... Już się tam próbują. A nie, wyszli was czołcinką, no mają przeje. Znaczy tak was idzie moje uszy... I dlaczego twoje łucznicy strzelają? Nie wiem. O! Musiał wyjąć katanę, żeby zacząć strzelać, rozumiesz? Te taktyka. Najpierw nie pie... Czekaj, lecie i dowódca wyjmie katanę, bo jeszcze wiesz, jeszcze musi zapiąć pasek i to nie wyjmie. Mi się najbardziej podobają te... Od katan, wiesz, te pochwy są fajne. Znaczy ogólnie, bo w szczególnie znaczy... kata nie mają poch. No właśnie, to jest dziwne, ale ogólnie mi się bardzo podobają, bo widziałam. No wiem, fajne ja też są. Widziałam, fajne są też. No wiesz, stare samochody ogólnie są bardzo ładnie zdobione i to wszystko jest fajne. A ty masz te przykłośniku, bo to masz odów, no tak. Twoja jednostka przegrywa, bo mam samochody i czy nie? Ty masz samochody. Tak, ja mam samurai. Ten twój jeden oddział jest nieźle już posiekany. Lubi jakoś tam se, lubi tam się kawałka z tego co widzę. Nie na strzelcy w to wygramy tak minimalnie, bo jednak staty będą wśród tych Ashigaru, ale mimo wszystko. No już tu jeden oddział i padł, więc... W ogóle komputer jest głupi, powinien się skupić na samurajach, bo Ashigaru nie są aż tacy groźni. Dobra, jeden no, się wycofał. Ale komputer w ogóle rzadko kiedy... Wydaje mi się, że komputer rzadko kiedy wydaje rozkazy strzelcom. Tylko po prostu ustawiaj blisko. Nie, teraz chyba skupił na tobie ogień, na łucznikach. Tego co widzę, czy nie? No, może trochę. Znaczy na samajach. Zresztą sprawdzę, jak tylko strzelam. No teraz może. Tam, bo inaczej... Nie, nie, dalej, nie. Nie, chyba dalej wali właśnie. Nie, teraz wali łuczników. Samajskich. Trzeba terenu trochę jest. No ja już powoli sobie ruszę do przodu całą linią. Znaczy powoli, podbiegnę po prostu. Nie wiem, ja chciałem się cofnąć, bo myślałem, że sprowadzimy ich do nas. Nie chcę mi się czekać za bardzo. Dobra, to ja będę szła bokiem, wiesz, uderzę z boczku, właśnie czego. A oni właśnie popełnili mentalne samobójstwo dla tych strzelców. Znaczy fizyczne też w sumie. Jazda? Jazda. No jakby, że ma jakieś osiegały, to biedota taka. W ogóle fajnie, podoba mi się boosty tych odów, że mają Ashigaru lepsze, bo ja ogólnie walczę tylko Ashigaru zwykle. No, akurat Oda ma fajne te boosty. No ci weź ty głównie grasz wojskami samurajskimi, a ja Ashigaru, więc to jest zawsze taka różnica. Lubię patrzeć jak tak masakrują tych żołnierzy. Zawsze bym pamiętał, że tak wiesz, na przykład taka Husaja sobie jedzie ich miażdży, to wiesz. Znaczy wiem, że z Husaja nie ma kopii, tylko ma te dziny. Nie przypominaj mi o Husaja z Empire'a, proszę.
Ale można, no słuchaj, no jest, z tego co widziałem, jest chyba mod, który to naprawia, żeby był już normalny, ale wiesz. Oj tam, no kurde, jeden, no w sumie nie jest taki specjalny detal, bez przesady. No mi, właśnie... mi tam wystarczy skrzydła mają. Syndrom sobieskiego podwiedni. Czekaj. Pamiętam, że w Vampire'ze strasznie mi bolało, jak grałem pierwszy raz, to takie strasznie nie... Oho, tak... Pokusują się na mnie. Oho. Dobra, to ja tam dostałem już oddziały. Nie, poczekaj, aż we mnie się biją, potem wiesz, od tyłu ich. Ja, nie walną w ścianę jaj. Mhm. Aha, dobra, nie walną, bo ty się na nie rzuciłaś. Dobra, to lecę na ja też. Strasznie, jak pierwszy raz grałem Vampire'a, to strasznie bolały mnie te w ogóle nieoteksturowane te... szable u dowódców. Główna burza. Dobra, lecę z boczku. Sada, dobra, ta kliczka. Oho, wiechowa się grają. Tak, wiem, ale... Nie zdążyli mu. Znaczy, mam, wiesz, bonus już mają, bo im zdążyłem wybrać ten... Miejkę. To za zamadza. Moi nieźle od boku zaraz wiadą. O, całą linią faktycznie. No dobra, udało nam się ich zmiażdżyć. Dobra, wróg generał poległ. Dobra, to jest koniec. No i wygraliśmy. Dobra, lecę wspomóc drugi oddział, bo ten się, ci już się spykali. Aha, uciekli. No to koniec. Ta, poddali się. No i długo to nie zajęło. Tam jakiś koń w tle biega, tak na tyłem, na tyłach naszych. Dobra, udało się to bitwę rozegrać. Bez problemu. Całkiem przyjemna, fajna. Udało się. Teraz tylko jak wiesz, wyjdziesz z tej bitwy, od razu zapisuj. Fragment księgi pięciu kręgów, Miyamoto Musashi. Ej, u mnie dalej spieprzyli w góry. Znaczy w lasy. Dobra, ja robię... masz już mapę, tak? Wiesz. No mam. Teraz no. To wiesz, że nie są już do spykania z automatu nawet. No. Jestem? Tak, jesteś. Na chwilę miałem oczekiwanie na gracza, więc to mnie trochę zawsze niepokoiło. Zapisałaś? Mhm. Dobra. Aha, bo ty jak zapisujesz, to mam oczekiwanie. Tak, spoko. Ci jest dobrze. No i cała wrogarmia poszła się kochać w jednej bitwie. W dół, dwóch. Ale w jednym takim sensownym starciu. Dobra, chwila, bo ja tutaj... Dobra, znoszę targ. A chyba w Owarii warto zbudować targ, bo Owaria ogólnie jest w chuj bogatą prowincją. Tak, no, wiesz... nie wątpię, widziałem tego przychód. Tak, jeszcze jak się zbustuje ją, to ten... Targiem to już w ogóle. Dobra, buduję targ w takim razie, a potem jeszcze sobie ten obóz wojskowy zbuduję, tylko muszę technologię zrobić i będę szła tutaj w Owarii w Naginaty. Dobra, ja muszę w słodze uspokoić nastroje i zaraz jadę w dupkę tak kiedy. Zobaczymy, czy Anega Koci będzie chciał ode mnie handel, ponieważ oni nie mają kamienia, a ja mam kamień, więc mamy czym się wymieniać. Nie do przyjęcia. Barbarzyńcy. Dobra, kolejnie samurajów i koniec tury. Sumie masz też zapominam zacząć, a nie, bo mi się dopiero buduje, no to potem. Jak to ale nie bije samych Hashigeru? Hmm.
ogóle myślałem, że przydałoby się w końcu nagrać tego, kampanię na legendarnym z Szoguna, ale nie mam pomysłu na jaką frakcję. Atomu? Nie, to chyba nie, to jak na chyba, nie wiem. Tak, datę? Posokabę? Datę nie lubię, mając za duże prowincje. Gdzieś tam trzeba żyć, nie? Nie, bardzo nie lubię startować datę. No wiesz, oni mają tam jeszcze ten, kuźniowy ten, więc można się jeszcze zbustować tymi, no to nie jest trochę. Chyba, żebym zagrała datę, ale na modzie Ambition, bo wtedy na północy więcej miast. A samo datę startuje gdzieś tutaj. W tym w Ambition. Dobra, ten mecz jest neutralnym. Jak ja zabiorę stąd mecukę, czy wy dalej będziecie na tym? Na normalnym takim poziomie? A mi się przyda teraz w słodowie. Dobra, mam neutralny. To mecukę idzie do słupki. Azoi. Zakładam, że nie mogę stąd wysiąść, nie? Nie. A tutaj się zawalę na produkują jednostki i dopiero za dwie tury mogę wyruszyć. Ale to muszę jeszcze w Totomi... Kurde. Długo. Dobra, w Totomi Samurai... A, nie mogę w Mikawie, bo mam za mało hajsu. Potrzebuję jeszcze dwa oddziały jakichś Ashigaru z jaj. Tak, dwa oddziały tych Ashigaru z jaj, oddział samurajskich łuczników i do Sugi to wszystko przeniosę i już sam... Aha, Takeda do mnie idziemy. Ale debile, skończyli tu na polu z zimą, ja pierdolę. Co za debile. A chcesz wojnę z Hattori? Da się radę zjeść? Nie wiem, walczę teraz z dwoma klanami na zachodzie. Będziesz potrzebował gotów? Nie wiem jeszcze, znaczy na razie mam wojsko pełne na zachodzie, więc jakoś się będę broniła. Bo jak chcesz, to mogę się spróbować wziąć coś takie do mnie zrobić w tym z. Dobra, inaczej, wzywać się do walki, czy nie? No teraz będzie miała trudno, chyba że zaczniesz się bronić w Owa i Mino. To też nie jest metoda. Dobra, wezwij mnie, to ja ci na najwyżej rekrutów podeślę. Oni mają Dobra. Nie wiedziałem, że walczymy z Shogunem od razu. Nikt nie opowiedział się po ich stronie. Nie powiedział? A to spoko. A to ich chce do mnie pokój. Kto by się spodziewał? Dacie 5000? A potem jeszcze wiesz. Odszkodowanie wojenne. Ej kurwa, ja przyciskam. Aha, zjebałem. Co się stało? Możesz przeczytać? Jak chciałeś ze mną nagrywać coś za tydzień czy zoma, to zastanawiałaś się, kim w ogóle byśmy grały. Znaczy co, w Romie chciałeś gniew Sparty, tak? Żeby zagrać. No, w sumie można... Znaczy to jest sumie fajne, to tak mi się podoba. Wiem, że jest trochę zjebany, ale ogólnie da się długo w niego grać. Sparta i Korent? Korent ma przejebaną sytuację, szczerze mówiąc. A no to Ateny? Taki sojusz nieprawdopodobny, ale ci. No, Ateny nie wiem w sumie jak mają. Ale to wiesz, gać kolega Atenami też musiałby się nieźle na tym, na wodzie bić. W sumie, dobra, kończ tutaj. Dobra, tym razem postaram się nic nie zjebać. Takeda sobie siedzi u mnie, jak zawsze idioci. Takeda chyba dostało po dupie od Hoyo i się wycofają, bo nie ruszyli w moim kierunku, tylko wracali stamtąd. Jedna za płatność 300, nie ma. Za 300 nie sprzedaję ludzi. Za 500 to jeszcze. Dzięki. Ale przecież ty nie jesteś człowiekiem, tylko wilkiem, nie?
W sumie rację. A wilków w ogóle nie sprzedaje. Shoni przyjął chrześcijaństwo. No bo oni mają blisko do Otomo, to się nie dziwię, oni często to robią. O kurde, ej, ty nie będziesz potrzebował spać, a Hatai ma gigantyczne siły wręcz. Widzę. Ma być w tył zwad? Ja sobie tutaj posiedzę chwilowo. No, co powiesz na to? Przyjadę do ciebie. Spróbuję podpiszę pokój z Takedą. Przyjadę do ciebie. Damy na głupiej Hatoi, a ja wezmę sobie Ise. Tam gdzie jakieś świątynie jest, tak? No bo wiesz, przydałaby mi się w sumie, a w ogóle chcę ziemi zająć, więc... Znaczy wiesz, zobaczymy, jeśli oni... Nie, bo oni mają tylko jedną armię, jak oni mnie zaatakują, wykrwawią się na jednym ataku, to w sumie nie będę potrzebowała pomocy. Bo oni mają tylko jedną flagę, oni mają tutaj dwie prowincje. Znaczy, wiem, ale wiesz, to nie rozwiąże problemu. Nie no, bo ja wtedy będę mógł... Bo oni będą, wiesz, sobie tam... Może ty ich nawet, wiesz, tam musisz do nich, ale... Albo... Ale ty też dostaniesz przecież mocno, bo mają praktycznie dwukrotną przewagę z tego, co widzę. Nie mają dwukrotnej przewagi. Ja mam w tej chwili... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 jednostek normalnych. Mam 16 jednostek. Przeciwko jednej pełnej fladze. Banał do wygrania. No dobra, ufam ci. Czyli ja ruszam na takedy zaraz. Znaczy nie, zaraz, tylko za... Po następnej turze, jak będę miał sama i łuczników. No, ja za dwie tury jeszcze będę miała za trzy gotówki, bo po pierwsze zbuduje mi się targ, a po drugie za trzy tury rozbuduje mi się jeszcze kamieniarz. Sajusz, chodź, przechodzimy na chrześcijaństwo i podpisujemy sojusz z Nambanami. Nie chcę chrześcijaństwa, nie, weź wymyśl jakąś inną religię. Wiem, że... Wymyśl jakąś inną religię. Powiedział jakiś Arab do Mahometa. Chrześcijaństwo mi się nie podoba, wymyśl jakąś inną religię. Teraz Arabowie powinni zabić wielkie oczy i wysadzić się u mnie w domu. Jeśli oni w tych burzliwych czasach ludzie poszukują pociechy w wierze, nie wszystkie ludy uznał, iż odpowiedzi na ważne pytania udzieli im chrześcijaństwo. Celebowano Ashigar. Właśnie, w Total War brakuje mi możliwości utworzenia albo własnego domu religii, albo nawet własnej religii. W Medievalu to w ogóle nie było żadnego, jeżeli chodzi o zmianę religii, więc... To też. Ale tego brakuje, wiesz, bo... No wiem, to jest smutne. A trzeba z tym żyć. Takie da. Wy dostaliście tutaj, oni chyba dostali od Hoyo z tego co widzę, ale nie wiem czy będą siedzieć na mojej prowincji. Dobra, język fizyk, muszę poczekać tak na wojsko. Mam mało uczników w tej armii. Ci produkują samurajscy, a tu się produkuje Ashkenfu. Dobra, teraz zobaczę jak to będzie, jeszcze tylko sztuki sobie sprawdzę. Za dwie tury będę miała tełki ze stacjami kiełtyżu, bo bijam wojsko. Informacja, mogę z kimś umowę handlową, bo no, by była przydatna. Hoyo mnie nie lubi, więc raczej nie podpiszą. Tak jak ktoś nie lubi, więc też raczej nie podpiszę. A zresztą klanów się bije, dzięki tobie. Importuje kamień, eksportuje konie. Myślę, że to dobra umowa handlowa. Minus tego, co pamiętam, było bardzo bogatym prowincją, a tutaj u ciebie owa jest zajebiście bogata. No. Ej, to jest coś, co ja lubiłem bardzo w Sid Meiersie, te budowę pól i te sprawy, że te budynki były na zewnątrz, to fajnie wyglądało. Bo zależy na jakim trybie się grało, ale jak gra... Aha, Takeda mnie atakuje. Oblężenie czy atak? Tak. Na oblężenie, znaczy na szturm na ten. Na... A to się bywa, nie? Co oni mają? Mają więcej łuczników, to mnie trochę boli. Nic nie zrobią na murach, za mała przewaga strzelców. Twoi będą mieli osłonę, a reszta wojsk będzie w luźnej formacji.
Kiedy mogłem zapisać przed bitwą, chyba. Są tak dla Shingen. Cię atakuje. Wani miał bardzo wielkie cycki, przypominam. Wiadomo, na co teraz zwracasz uwagę. Ej, właśnie, mam jeszcze syna anime, który możemy obejrzeć w wolnej chwili. Którego jeszcze nie oglądałam, a które jest o Japonii. Znaczy, zaczyna się w tej. Pod koniec Sengoku Jidai. Jakie? Drifters? Jakoś tak. Drifter? Jakoś tak się nazywa. Czemu nie? Spodoba ci się, bo główny bohater jest tego, z Shimazu. Jej! Dobra! Nie taki zły zamek. No, kwadratowy. Dziękuję. Teraz muszę się rozeznać sytuację. Tak, to chwilę zajmie. Tu mają jaj. Sam ja się grał z jaj, to zatrzymam na tym. Ale od twojej chorągwi jebie bielą za przeproszeniem. Dziękuję. Wyprany w perwolu. To nowa chorągiew nie wypada w perwolu. Jeszcze się obłagnie, jeśli teraz pojawi. Wiesz, powinien wyciągnąć z kieszeni ten... Był. W ogóle jest taka reklama, że... Nie wiem, jak to było. Muszę ci kiedyś taką... Jest taka reklama japońska, którą muszę ci pokazać. Jeszcze co tam z tyłu widziałem mają? Parę reklam japońskich i wiem, że są one dziwne często. To jest mało powiedziane, że to są dziwne. Moment, muszę wstać uczników. Ej. Wojska mi się nie już... Aha, bo tak, są pośledzone, przepraszam. Zapomniałem, że nie jestem na rozstawianiu. Co mnie boli w grafice Shoguna to to, że żołnierze po pierwsze nie mają pochw na miecze, a po drugie, że nie mają kołczanów hucznicy. Jestem zaspokojony, bo aktualnie muszę ogarnąć sytuację, a na tym, wiesz, nie ma tego, wiesz, widoku. Gdzie twoje jednostki się ustawiają na tym. Mhm. Trzeba tam gdzie tego upinają. Witaj, samo w przodu. Czy jak się do osiągam, mam taki wolny? Mam. Luźna formacja wewnątrz, generałów przedstaw tutaj. Żeby byli jak najbardziej poza zasięgiem strzelców. No wiem, gdzieś tutaj dam, bo... Kurwa, nie poza zamek, dzięki, że uciekacie mi poza zamek. Aha, bo chwyciłem ich, zamiast generała oddział ten. Mieliśmy jakiś śmieszny oddział ze Fafan. Świta sama, dobra. No muszę już normalnie puścić. Łosieńcy będą bić się z ucznikami, a jeszcze rozbiję w polu. Jak ochoczo biegną umrzeć. Ciebie się nie wiem czym ich rozstrzelać, więc mogą sobie nawet. Ja tylko na łuczników rzucam łuczników, więc. No i tutaj nie, w sumie dobrze się umieją ustawić łucznicy. Nie, ale ogólnie w tym. Ogólnie jak się gra w tym Fall of the Samurai, ma się w sumie nawet jakichkolwiek strzelców, to te zamki potrafią być nie do zdobycia. No. One są po prostu idealne do obrony strzelcami z tą. Na zbroję palną. No, to jest straszne. Na szczęście Fall of the Samurai są ten, tura to 2 tygodnie, więc można sobie spokojnie oblegać ten zamki. Długi czas. Jeszcze ci samuraje mogą dostać trochę na kształ. Tą świtę samurajską. Ten oddział chyba rzucę tutaj na tył bardziej.
Przyjemnie sobie idziesz, może usiąść dupsko. O, co, właśnie, co mi się też podoba w tym, szczególnie to, że jak mamy odział uczników, to dowódca też jest ucznikiem. A z tego co pamiętam w tym, w Romy dwójce dowódca to jest zawsze jakiś inny ziomek zupełnie od oddziału. Mułe! No, mułe, jaj, szybko! No, formowali. No wiem, tylko wiesz, wolę mieć dla pewności, bo niestety tutaj mój komputer trochę wolno reaguje, rozumiesz? Czasem albo mi coś nie przeczyta, albo ten. Dobra, niech jeszcze ich mogą chwilę ostrzeliwać tam z tyłu. Tam jeszcze są w drodze. Tylko co pamiętam, to moja i trzeba farmować pod koniec, żeby żołnierze się nie męczyli. Tak. To wpływa na zmęczenie też. Ale moi łucznicy muszą się cofnąć. Oj, zjadę tych łuczników, i to spoko. Nie przeszkadza mi. Dobra, łucznicy muszą się tylko cofnąć. Jak tam idą? Tutaj emisują, trochę mi smutno z tego powodu. Ale jakim sumem? Dobra. Tam zdejmujemy. I od boku. Też zdejmuję mułę. Jako spacie. Łucznicy dalej ich ostrzeliwać. Tutaj samuraje mi się wspinają. Smutne. Aha, teraz w momencie ich przestawiłeś. Wiem, zjebałem. Bądź tak długo spinali, myślałem, że ten. Dobra, to że to samuraj po prostu na nich. Gdzie jest świta? O, dobra. Dobrze, że ten oddział był ustawiony w mułę. Jeszcze ten ustawić. Dobra. Ale dostanę po głupim mailu. Soczyście. W ogóle skąd się to wzięło? To takie dostanę po głupim ryju. Bo oglądam za duże łapki u Ignacego. Aha, okej. Okay. No po prostu lubię łapkę i ogólnie tę kampanię i to akurat słabość często przewija i mi tak czasem się koduje to w mózgu. Muszę to wiesz. No okej. Okay. Muszę odtajeć. Co generał już chodzi na mły? Tam, a pod mami. Znaczy wiem, kurde, ja bym... Chcę zagrał są na tego, w to nie wsparty. Tylko niech, kurwa, nieczytelno się robię dwójki po prostu. Robię dwójkę jest chuj nieczytelny. Miałem niestety. Znaczy wiesz, idzie przywyknąć, nie? No tak, ale wiesz. Nie straciłem dużo ludzi. Mimo, że grałam sobie jakiś czas temu w tego, w Divided Imperia, czyli moda, który rzeczywiście dużo robi z grą, to i tak, wiesz, po jakimś czasie było takie, nie, ja pierdolę, nie mogę. zwłaszcza jak ten... Wkurza to, że choćby nie ma podglądu drzewek rozwoju. Wiesz, tak jak mamy w tym, jak w szczególnie jak otwieramy kartę generała, to mamy całe drzewko rozwoju widoczne i widzimy, jak to się dalej rozwija. Tak w tym, w Romy dwójce tego nie ma. A jak Divide and Beria dodali mnóstwo różnych tych umiejętności i ścieżek rozwoju, to zajebać się może, a nie to ogarnąć. Tylko ja będę wracać tędy, nie mogę rzucić nic. Da się go uchodźcie się tu, bo będę potrzebował wstacia.
Najgorsze wojska atakują z tym wchodzeniem na murach, to że oni się nie poczekają, aż wszyscy wejdą, o. Tylko szturmują. To jest dla Woga straszne, oni od razu szturmują i to jest właśnie smutne, bo nie mają, wiesz, siły i impetu, żeby w ogóle coś zrobić, bo zaczynają szarżować z paru metrów i jeszcze w małych oddziałach często. Dlatego dostają często po dupie. No, trochę dostałem. Regenerował go, zaraz spadnie, bo właśnie szturmuje mój, gdzie dzieci stoją, moi z jaj. Chociaż... Trochę to smutne, ale tam moi ludzie trochę dostają po dupce. Weźcie do nich lepiej strzelajcie. Ci żołnierze uciekający sznurkiem przez swoją bramę. Chyba nie jestem aż taka słaba, nie? Nie no, grasz dobrze.